Zdrowia! Przyszła kreska na matyska. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. No w tym wypadku matysek to jest Al-Baghdadi. Al-Baghdadi, bandzior, szef, przywódca, no i wódz, Führer kalifatu. Kalifatu, który starał się założyć, no i który upadł. Został w zasadzie wystrzelił się, miał kamizelkę, zabił siebie, zabił przy okazji trójkę dzieci, przypuszczalnie swoich, dwie żony, które miały zdetonować się tymi kamizelkami wybuchowymi, nie zrobiły tego, no ale bandzior wziął, zabił niewinne dzieciaki. Co on robił w tej Syrii? No, w tej Syrii się chował, tak? Amerykanie parę tygodni temu zdecydowali, że się wycofują. No i wygląda na to, że jak się wycofali, no to naokoło niego zaczęli być po prostu albo ludzie, którzy chcieli go sprzedać, no albo wywiad po prostu zaczął nasłuchiwać te wszystkie łączności, no telefoniczne może nie, ale radiowe. No i zaczęli obserwować, gdzie te połączenia się są najsilniejsze i tak dalej, no bo przy takim wycofaniu, no to na pewno przywódca byłego kalifatu i wszyscy inni planowali na zrobienie czegoś, no i to wszystko wyszło. Amerykanie powiedzieli wszystkim, powiedzieli w Syrii, powiedzieli ruskim, no ale nie powiedzieli demokratom w Ameryce. Czyli Trump jednak jest otoczony przez ten tak zwany swamp, czyli bagno, no bo poprzednio cokolwiek nie robili z jakiś, to albo by jakiś czerwona świnia wypuściła, ostrzegłaby i tak dalej, no w zasadzie to jest obłęd lewactwa amerykańskiego w Ameryce jest po prostu tutaj. Zrobią wszystko, co jest przeciw Trumpowi. Nawet jeżeli mieliby utopić Amerykę, no to zatopią. Ten syndrom oszołomienia po prostu jest nieprawdopodobny. Washington Post właśnie dał taki tytuł, że został zabity 48-letni, dobrze wykształcony religijnie mężczyzna, tak? Czy Al-Baghdadi jako wykształcony, prawie że profesor, no bo on miał jakieś tam magistra, no i doktorat chyba miał, no w naukach islamistycznych to fakt, no ale nazwali go, że był bardzo uczonym człowiekiem. Nie nazywali go bandziorem, terrorystą, mordercą. Cała akcja została nazwana Kylie Operation. Kylie, to trzeba pamiętać, że to była Kylie Miller, to ona była ochotniczką, działała w tych terenach, no i pojechała tam, przekroczyła złą granicę ze swoim chłopakiem, złapali ją, później torturowali, ona została nałożnicą Al-Baghdadiego, później ją tam zabili. Obama nie pozwolił rodzinie zapłacić okupu, no bo były takie rozmowy, że rodzina tej Kylie Miller pertraktowała, że oni oddadzą ją za jakieś pieniądze. Obama, czerwona świnia, Obama nie pozwolił, powiedział, że wsadzi ich do więzienia za współpracę z terrorystami. No i dziewczyna zginęła, no i teraz ta akcja została nazwa Kylie Operation, także to dla pamięci tej dziewczyny. No i co to znaczy? To znaczy, że Ameryka nie odpuści. To znaczy, to jest taki przekaz po prostu dla tych wszystkich bandziorów, że Ameryka będzie pilnowała swoich ludzi, będzie pilnowała swoich praw, gdziekolwiek by ci bandziorzy nie byli, no to tak jak było w Izraelu z tym, jak on tam się uciekł do Argentyny, czy gdzieś tam z tym Eichmann, co był ten proces Eichmana, no to w Ameryce teraz na dzień dzisiejszy to jest właśnie taki przekaz, że ci terroryści po prostu nie uciekną. No problem z tymi terrorystami to jest taki, że nawet te siły syryjskie, te
syryjskie siły demokratyczne, no tam, gdzie Kurdowie z nimi współpracują, no to mają 10 tysięcy tych bojowników syryjskich z całego świata. No i nie wiadomo, co będzie z nimi robić, tak? No bo oni tam egzekucji nie wykonują. Te kraje europejskie ich nie chcą z powrotem, kraje azjatyckie nie chcą ich z powrotem, kraje te muzułmańskie w tym byłym Związku Radzieckim też ich nie chcą. No ale coś trzeba z nimi zrobić. No teraz można się obawiać, że w ciągu następnych 2, 3, 5, 6 tygodni, no to może być gdzieś jakiś potężny atak terrorystyczny. Trudno powiedzieć gdzie, no ale możliwe, że będą starali się gdzieś tam zaatakować w Ameryce, no albo w Europie, odpowiedzialnym za ten najechanie, czy za całą tą akcję komandosów, no to była zorganizowana przez Amerykanów. No, ciekawe jest, jak to było prezentowane, bo nawet zdjęcie jak Obama Bin Laden został zlikwidowany, wtedy, kiedy Barack Obama był, no jeden muzułmanin, drugi muzułmanin, tak? Jeden ma na nazwisko Obama, a drugi ma Obama na imię. Obama Bin Laden, a ten jest Barack Obama. No obaj muzułmanie, obaj chyba mają Mahomet w środkowe imię. Także podobni są. No ale to jak polowali na Obamę Bin Ladena, no to Barack Obama to siedział w jakimś takim swetrze, taki skulony, tam siedziało naokoło pełno jego takich cywilnych doradców, wszyscy ci doradcy to mówili, nie, no to trzeba sprawdzić, trzeba posprawdzać wszystko z prawnikami, czy to na pewno on tam jest i tak dalej, no wszystko takie lewackie, po prostu nierozwiązywanie sprawy. A teraz te zdjęcia z tego, jak czekali na tą akcję, no to jest Trump siedzi tak z tyłu, tutaj ma tych swoich po bokach w mundurach swoich doradców, no swoich, większość tych demokratów, no to po prostu podsuwał, no to, bo jednak ta zgnilizna od środka w Ameryce jest nieprawdopodobna. No i zdecydował, no i w zasadzie nie ma Bagdadiego, także jest teraz taka próżnia jak zwykle, no bo Bagdadi doszedł do swojej władzy wtedy kiedy Ameryka w 2003 roku weszła do Kuwejtu, no ale weszła do Iraku, ale dlaczego weszła? No bo Irak zdecydował się jednak najechać na ten Kuwejt, no i jednak Ameryka musiała się no zareagować. Bagdadi sam w sobie przyjechał do urodzony był w 1971 roku, czyli 48 lat w zasadzie miał, w dosyć biednej rodzinie takiej jakiegoś islamskiego urzędnika w Samara w Iraku, tam 120 kilometrów od Bagdadu. W 1910 przeniósł się do Bagdadu, no i wstąpił na ten uniwersytet islamski, gdzie jak wspominałem, osiągnął tam tytuł doktora w islamie, w nauce islamu. Ogólnie rzecz biorąc, al-Baghdadi, no chciał być tym kalifem, chciał być, rozprzestrzenić ten kalifat, 40 tysięcy ludzi, to są straszne ilości tej młodzieży, która przyjechała z całego świata. Dużo w Anglii to jest taka historia, bo tam jakaś 15-letnia dziewczyna uciekła z Anglii właśnie, to tam miała, porodziła i tam też dzieciaki umierały, chce z powrotem wrócić do Anglii. No i nie wiedzą co z nimi robić. Cały ten kalifat to ciągnął cały ten no terroryzm, można powiedzieć. Zbierali podatki, handlowali, były różne przemyty i tak dalej. Problem jest taki, że
że to już tak się dzieje od 40-50 lat, można powiedzieć. Co to nawet, jeżeli człowiek tak pomyśli, no to w Monachium, w którym to było roku, 72 rok chyba, jak tam Żydów zaatakowali. Libia wywaliła ten Panam nad Anglią, to był chyba 81-82 rok. Także że nieustannie są te wojny i to wszystko wchodzi niestety do Europy. W Europie też te miliony ludzi się pojawiło. Kurdowie najgorzej to jest z tymi Kurdami. Oni teraz tam dużo nie stracili, oni się po prostu przesunęli. Turcy zdecydowali, że po prostu zrobią sobie taki pas bezpieczeństwa tam 23-30 kilometrów i że to będzie dla dobra Turcji, ale w tych wszystkich obozach, którymi się opiekuje też między innymi Ameryka czy Europa, no to tam się co dwa tygodnie rodzi przypuszczalnie Bagdadi. No i teraz kto weźmie, zaopiekuje się tą pustką, no znowu na jakiś czas przypuszczalnie wejdą w siły ci podwładni jego, no bo to tak jest, tak? To jest tak jak z mafią, jeżeli zaresztują górkę, no to ci młodsi, mniejsi tam wchodzą. No Ameryka nie wycofała wszystkich, nie wycofała, przesunęła się tam, no w sumie to wygląda na to, że tam rozmawiali z Turkami, z Syryjczykami, z Rosjanami. Zostanie tam, nawet dosłali chyba 500 więcej żołnierzy. Ale to jest ciężka sprawa, no ale najważniejszy to jest ten przekaz, tak, że jednak siła zła nie może wygrać. Trzeba pamiętać, że Ameryka wkroczyła powiedzmy do Iraku, no to też pod wpływem tego, że Organizacja Narodów Zjednoczonych w zasadzie wydawała dekrety i te swoje odezwy i tak dalej, no inspektorzy nie byli wpuszczani do Iraku, tak? Także to jest duża sprawa. No za Clintona to też było ciekawie z tymi Arabami, dlatego że w 1998 roku on zbombardował właśnie Husseina przez te Organizacje Narodów Zjednoczonych, te rezolucje nie były wypełniane, no ale to wtedy Ameryka, czy tam z reguły Republikanie mówili, że to wszystko jest zrobione, bo Lewinsky robiła mu tam, że tak powiem, przyjemność, no i były te rozmowy o tym, o wycofaniu jego z tego Białego Domu i to był ten tak zwany impeachment, No i to było dziwnie, tak samo tam atakują, jak była sytuacja z Reaganem. Z Reaganem była taka sytuacja w 1983 roku, że Reagan wysłał siły zbrojne na Grenadę, no bo tam marksiści robili rewolucję, no to marksiści w Ameryce krzyczeli na niego i krytykowali go za to, że wysłał na Grenadę, wtedy, kiedy właśnie w Libanie był zamach, kiedy podjechała ciężarówka i tam w wielkim budynku zdetonowali tam kilkanaście ton po prostu najróżniejszych środków wybuchowych i zginęło Marines. Marines no to są w zasadzie komandosi, tyle tylko, że w marynarce wojennej. Także no siły specjalne marynarki wojennej. Także nie na lądzie, nie skaczą samolotów, tylko Marines, czyli używają przy wodzie. Przy wodzie są to są tacy wyspecjalizowane siły. No to tam ich dużo zginęło. Przy Obamie właśnie, tak jak wspominałem, było też dosyć dziwacznie. No to kto od miecza, kto mieczem wojuje, od miecza ginie. No tak, że ta kryska przyszła na tego Magdyska, na tego Bagdadiego. Zdrowia,
Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Nie subskrybujesz? Serdecznie zapraszam. Też dziękuję. Tutaj jest, można nacisnąć subskrypcję. Jest dzwoneczek dzyń-dzyń o codziennych powiadomieniach. Polecaj, wysyłaj, pisz pytania, pisz odpowiedzi, pisz opinie. I do następnego zdemonetyzowanego filmiku.